Dobry, już chyba jesteśmy na wizji. Witam po obejrzeniu już drugiego odcinka naszego cyklu Klatka po klatce, tajniki pracy twórców. Cyklu, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury i dzisiaj w naszym cyklu witamy Piotra Knabę, czyli projektanta lalek i w ogóle mistrza odrobienia lalek różnej maści. Oczywiście animacji przede wszystkim. Przypomnę Wam, że jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie, to zapraszamy do tego bardzo, bardzo gorąco. Zadajcie je w komentarzu, a nasz dzisiejszy reżyser, czyli Oliwia Jary, którą szczególnie ją bardzo mocno pozdrawiamy, te wszystkie pytania prześle mi na WhatsAppie i będziemy mogli na nie odpowiadać. Dzień dobry, Piotrze, raz jeszcze dzisiaj. Dzień dobry po raz kolejny. Jak się masz w ogóle? Dzisiaj po pierwsze jest gorąco, więc na pewno nie jest to najlepszy dzień na robienie lalek, prawda? Wszystko się zazwyczaj topi wtedy. No może nie, zwłaszcza jak się ma pracownię na strychu. Szczęście, ja ostatnio spędzam czas w domu przed komputerem głównie i przy wiatrakach. Także jakoś się znosi ten układ. No właśnie, no bo ostatnio taką trochę takim twoim konikiem, tak to nazwijmy, są druki 3D i w ogóle jakby wykorzystanie możliwości drukowania w lalek i w ogóle projektowania lalek 3D, prawda? Tak, no jakieś dwa lata temu jakoś po raz pierwszy zacząłem się bawić w 3D tak trochę bardziej. Planowałem zacząć to już dawno temu, ale jakoś mi nie szło tak średnio, ciężko się było przebić przez obsługę programu, ale w końcu nadarzyła się taka okazja, że musiałem trochę jakby. Jak już poszło, tak się okazuje, że w tej chwili mnie to trochę bardziej wkręciło niż to, co robiłem dotychczas. Obecnie bardziej mi odpowiada zabawa właśnie w 3D i wydruki niż klasyczna rzeźba. Mówiłem się już prawie 19 lat i trochę bym chętnie od niej odpoczął na jakiś moment, więc teraz mam okres zabawy właśnie przed komputerem. Trochę czyściej, trochę inaczej. Ale czy to jest tak, że praca przy tradycyjnych lalkach jest na tyle nużącą pracą, też na tyle taką prawie benedyktyńską, że praca przy komputerze i przy lalkach 3D daje ci więcej satysfakcji też? Nie, zupełnie nie. Praca przy lalkach, za każdym razem robiąc inny film inne lalki, to jest jakby nowa, że niektóre metody są powtarzalne, niektóre tam nasze rozwiązania są takie same, korzystamy częściowo z tych samych materiałów za każdym razem, ale zawsze trzeba trochę inaczej podejść do każdej lalki, coś innego przy niej zrobić, trochę coś innego wymyśleć, z tym, że po tylu latach fajnie jest też móc jakąś więcej różnorodności. Po prostu 3D to jest jakby kolejne narzędzie do robienia tego samego. Mm-hmm. To jest dla mnie naturalny rozwój. Tym bardziej, że teraz te techniki 3D są coraz bardziej popularne. Jeśli chcemy nadążyć za światem, to nie możemy zostawać tylko w glebieniu w plasteliny. Coraz więcej ludzi z tego korzysta i coraz więcej ludzi jakby wymaga też tego od nas. A czy to jest tak, że czy sądzisz, że lalki drukowane trochę wyprą z rynku te lalki robione tradycyjnie, czy to raczej nie będzie jako dodatkowa sprawa? Nie sądzę, nie ma chyba szans przynajmniej na razie na to. Znaczy lalki, rzeźbione rzeczy ręcznie mają trochę inną estetykę, trochę inną plastykę. Wielu reżyserom, wielu ludziom, którzy się do nas zgłaszają ze swoimi projektami, nawet jeśli sami nie są reżyserem, zależy na tym, żeby lalka miała ten, żeby było widać po niej, że jest ręcznie robiona, ma ten swój taki efekt rękodzieła trochę w sobie, co w 3D da się to częściowo imitować i podrobić, ale na przykład takie ślady po odciskach palców, ślady po narzędziu, to wychodzi w trakcie rzeźbienia w plastelinie naturalnie zupełnie. To jest po prostu tak,
tak z ręki tak ci chodzi. Potem my musimy się właśnie starać, żeby je ukryć, żeby je wygładzić, wszystko wyprostować i wyrównać. Jak klient zamawiający wymaga takiej bardziej gładkiej formy, no to w 3D znowu trzeba by się specjalnie starać, żeby je pododawać trochę. Mija się czasami z celem. Po prostu inne, trochę inne narzędzie. Myślę, że one mogą współistnieć spokojnie przez dłuższy czas. Żadna metoda żadnej do końca nie wyprze. Nie sądzę. Tym bardziej, że nawet jeśli by się stały te techniki 3D i wydruków już tak zupełnie bardzo popularne i codzienne, to znowu tak jak było z filmami animowanymi, z tymi komputerówkami przez jakiś czas. Do tej pory zresztą wielu się nimi zachwyca i są one na topie, ale też wiele osób ma już trochę ich dosyć i chce wrócić do takich prawdziwych lalek. Było widać, że to jest jednak trochę inna forma plastyki, inna estetyka. Ale mamy też taką sytuację, jak chociażby w przypadku studiu Leica, którzy i oni przecież drukują bardzo dużo ze swoich lalek, prawda? No tak, no to jest tak jak mówię, no to jest po prostu kolejne narzędzie. Oni sobie wybrali sobie taką drogę, jakby to jest ich wybór. Do tego przystosowali całe swoje studio i całe wszystkie siły rzucili na to, żeby jak najlepiej dopracować tę technologię i to im się bardzo dobrze sprawdza. I my też próbujemy tutaj właśnie nie zostać za bardzo w tyle i też móc coś takiego robić, jak zajdzie potrzeba, ale nie odcinać się przy okazji też od tradycyjnych technik. Także myślę, że filmy Leica mogą spokojnie istnieć razem z filmami robione na przykład przez Admana, który ma właśnie tą ręcznie rzeźbioną, taką plastelinową bardzo stylistykę i to zupełnie super to jest, tym lepiej. Jest im więcej różnych możliwości, tym lepiej. No właśnie, a jeżeli pracujesz nad lalką drukowaną, to czy zdarzają się spektakularne, może nie porażki, ale coś, co wydaje ci się, że w ogóle powinno super wyjść w druku i w końcu mamy do czynienia z maszyną, z drukarką i powinno się udać i nagle nie. Cały czas, coś nawet dzisiaj, bo w tej chwili w drugim pomieszczeniu drukują się, właśnie skończyły się drukować oczy do lalek. I pierwszy wydruk się nie udał, bo żywica przywarła, co się dosyć często zdarza. W większości przywarła do dna. Trochę dałem złe, inne czasy naświetlenia, trochę za mało podpór. Musiałem też skoczyścić jeszcze raz, także takie rzeczy się zdarzają, ale to jakby nie wynika z samego modelowania w 3D, tylko jakby z ustawień drukarki w tym przypadku. Ale zdarzają się też wpadki, to co ostatnio pracuję przy Astrze. Tam podziały, które zrobiłem sobie podziały w 3D i tak na komputerze, na ekranie wszystko super pasowało, super wyglądało, a później po wydruku na żywo dopiero ta rzeczywistość jakby weryfikuje, to się okazuje, że trzeba jednak coś poprawić, coś trochę inaczej wyciąć, gdzieś nie do końca to działa tak, jak sobie człowiek wyobraził, więc te prototypy zawsze warto robić i sprawdzać, jak to wyjdzie w rzeczywistości. Często się trzeba cofnąć o parę kroków albo usprawnić. Zresztą to samo mamy robiąc lalki na żywo, bez użycia 3D. Też sporo rzeczy testujemy na żywo, bo wiele rzeczy mamy sprawdzonych już, takich metod opracowanych, które wiem, że na pewno się sprawdzą. Ale ponieważ każda produkcja, którą robimy, jest trochę inna i do każdej jakby trochę od nowa niektóre rzeczy musimy sobie opracować. I też jest sporo miejsca na testy. I sporo rzeczy się nie udaje. Albo działa fajnie, ale się okazuje, że trzeba to jeszcze troszkę dopracować. Czyli właściwie jesteście ludźmi orkiestrami, bo musicie, poza tym, że musicie zaprojektować te lalki, to musicie znać się na chemii, fizyce i różnego rodzaju zjawiskach, być inżynierem w pewien sposób również, który będzie właściwie dbał o całość projektu i o to, żeby to się udało. No, takimi półorkiestrami trochę. Akurat ja mam skończone studia chemiczne, ale prawie wszystko zapomniałem. Na chemii nie musimy się aż tak bardzo znać większość. Musimy znać chemię, której my używamy. Po prostu kilka rodzajów różnych tam żywic, silikonów, innych. Zresztą testujemy też co jakiś czas nowe rozwiązania i z tym musimy się zawsze zapoznać z materiałem, ale to nie wymaga jakiejś super wiedzy chemicznej.
z fizyki, z takiej ogólnej jakby inżynierii, jak działają rzeczy, jak potrafię sobie wyobrazić, jak coś, ale to też tak nie musimy się aż tak bardzo zagłębiać w te tematy, żadnych równań, ani żadnych takich historii. Po prostu na, trochę na wyczucie, na zdrowy rozsądek. I będzie, jest dobrze. Dobra jest wyobraźnia przestrzenna, dobra jest jakiś taki zmysł inżynieryjny i potrafienie sobie wyobrazić i wymyśleć, czy jakiś proces przeprowadzić w głowie, żeby nie musieć wszystkiego za każdym razem sprawdzać, z góry wiedzieć, co może zadziałać, co niekoniecznie, a później to przetestować. Teraz widzę, że mamy pytania. Po pierwsze pan Filip Szuksztul zadał nam pytanie. Czy ma pan jakieś wskazówki dla osób, które projektują, tworzą lalki do animacji plastelinowych? W sumie to tak. Tam w tym webinarze chyba było poruszone coś o filmie z plasteliny, plastelinki z lat 80. My sami nie robimy za bardzo lalek z plasteliny jako takich, to znaczy zwykle rzeźbimy lalki z plasteliny, ale później je odlewamy z innego materiału. Zatem jeśli lalka tylko i wyłącznie jest zbudowana z plasteliny, idzie na plan, to dobrze było, dobrze jest pamiętać, że na planie jest zwykle gorąco, od lamp, od światła, od tego wszystkiego, ta plastelina nie zawsze chce słuchać, nie zawsze chce utrzymać pozycję, żeby wystarczająco długo, żeby zrobić pewne zdjęcia. Także dobrze jest tak zaprojektować lalkę, bo ona jest nam po prostu nie topniała za bardzo, nie rozpuszczała się na planie. Też niektóre plasteliny dosyć po prostu brudzą. Generalnie jak się je postawi na dekoracjach, zostawiają po sobie ślady. Trzeba brać pod uwagę takie rzeczy. To pamiętam trochę bardziej z dzieciństwa, jak chodziłem na plany filmów, przy których pracowałem. Mój ojciec właśnie, to były filmy robione w całości z plasteliny i problemy, jakie oni mieli wtedy i musieli je omijać. Zresztą specjalnie po to zaprojektowali lalki, o czym chyba była mowa w tym binarze, tylko przez krótki fragment. Także te lalki na pewno nie powinny mieć żadnych długich nóg, ale nie, ciężko im będzie zanimować takie normalne chodzenie. Były tak zaprojektowane, że w zasadzie ich ruch to było tak góra-dół, trochę jak gościnnica. I to każda faza tego ruchu była osobno rzeźbiona. Wiem, że można robić lalki z plastyliny, dawać do nich jakieś konstrukcje druciane, to co trochę ułatwia. Też stosować można, już jak ma te konstrukcje, stosować jakieś rigi, co też trochę by ułatwiło pewnie animację. Myślę, co by to jeszcze podać. Trochę spodziewałem pytania o plastelinę. Właśnie, więc no, takie. Osobiście nie zajmowaliśmy się do tej pory lalkami z plasteliny. Jedyne, co mogę powiedzieć, to z doświadczenia, z obserwacji, które miałem jako mały, jako dzieciak, chodząc na plan zdjęciowy do ojca. Muszę przyznać, że z wczoraj. Bardziej konkretniejsze pytanie może bym. Dobrze, oczywiście. Muszę przyznać, że z wczorajszego spotkania z Pauliną Szewczyk, w ogóle w sprawie innego projektu, która właśnie przygotowywała lalki na konstrukcji drucianej i okleja je plasteliną. To tak, 30 stopni i włączona lampa to nie są dobre warunki do robienia lalek z plasteliną. No, na planie jest dosyć dużo lamp. Nawet większość z nich to lampy LED-owe. Tak jest tam, na planach jest dosyć gorąco, trzeba się unikać. Nie ma tam wentylacji, nie ma otwartych okien, jest ciemno, cicho, nieruchomo. Tak. To się grzeje, zwłaszcza teraz to upało, więc po prostu plastelina się topi. No jest to materiał, który reaguje bardzo na temperaturę i trzeba to brać pod uwagę. Można się wspomagać konstrukcjami. Jeśli się da, to super. No tamte lalki, o których ja mówiłem, z tego serialu, to były lalki, które musiały w trakcie odcinka, właściwie one zmieniały formę, jedna lalka przekształcała się w różne tam rzeczy, więc tam odpadało w tworzeniu jakiejkolwiek konstrukcji. O tyle było lepiej. Ale możemy wrócić nadal do tematu projektowania lalek w 3D. Mhm. I kolejne pytanie, które się pojawia, to
Czy korzysta Pan z jednego programu, czy też z kilku? Na przykład program 2D jako wstępny projekt, potem program 3D i jeszcze potem system do drukarki, by zrobiła dokładnie to, co chcemy. Czy korzystam? Tak, korzystam z wielu programów. Korzystam z programów 2D, właściwie nawet zaczynam często, bo jednak nadal najlepiej mi się rysuje na kartce ołówkiem. Daje najlepsze wyczucie i najbardziej najłatwiej zapanować nad kreską, nad tym, co się chce. Tym bardziej, że w ostatnich latach zajmuję się głównie rzeźbą, a rysunki trochę stawiam na bok i za każdym razem muszę się od nowa trochę wprawić, jak coś przychodzi do narysowania. I to najlepiej idzie po prostu na kartce, ja używam później skanera, przenoszę to do programu jakiegoś 2D. Później jest program 3D, tak jak korzystam głównie z ZBrush i Blender. W tej chwili oba te programy pozwalają na taką trochę imitację ręcznego rzeźbienia, natomiast ogólnie jest tryb rzeźbienia, który mi najbardziej odpowiada. Nie buduję modeli jakby z samej siatki. Wolę rzeźbę. Także tak jak ręcznie z plastelinem, tak w programie 3D po prostu tylko, że tutaj używam tabletu, piórkiem, tabletem i komputera, ale to nadal jest najbliższe ręcznej rzeźbie. Później do drukowania, także jak mam projekt, albo dostaję od kogoś projekt do przeniesienia na 3D, albo swój własny projekt, to mam go najczęściej właśnie w jakiejś formie 2D rysunku, albo to już jest w wersji cyfrowej, albo jeszcze jest na kartce. Później go właśnie wkleję sobie jako tło w rzutach. Najpierw rozrysowuję w rzutach, później wklejam jako tło do programu 3D i na tej podstawie tworzę bryłę. Później te bryły trzeba odpowiednio podzielić, pozamieniać na pliki do drukary, na format STL. A do drukowania to używam głównie w tej chwili do drukarek z żywicy. Program G2Box, darmowy, obsługuje większość drukarek. Do drukarki filamentowej do ekstrudera używam głównie jest Slicer i Cura. Dwa programy, oba mają swoje zalety i wady, ale się dobrze uzupełniają w zależności od tego, jaką jakość potrzebuje i co wydrukować. Także użyłem kilku programów generalnie. Ale ogólnie i tak widzę, że gdzieś ten rys tej tradycyjnej ręcznej roboty pozostaje. Właśnie w tym, że jednak wolisz rzeźbić również w programie, tak. Na ten początek, rysowanie analogowe na kartce, ołówkiem na kartce to jest po prostu też przyjemniejsze, jakoś daje mi więcej. Mam większe panowanie nad kartką, na tym, co robię i zazwyczaj potem po przerzuceniu tego do komputera i tak muszę to trochę poprawić, troszkę przerobić, ale wstępne pierwsze rysunki prawie zawsze są jednak analogowo, nadal ołówkiem na kartce w papierze. Tak, zastanawiam się, ponieważ oglądając Twój webinar i oglądając Twoje portfolio i ilość różnorodnych projektów, jakie tworzyłeś, skąd właściwie czerpiesz inspiracje? Dlatego, że one są tak różne, jeden od drugiego. Czy mamy tutaj postacie z Parałuszkę, które są pluszowymi postaciami, tak? I które zupełnie się nie mają, na przykład do tych, które są z Inzomni, które wyglądają zupełnie inaczej. Skąd jakby w tobie umiejętność pracy w tak dużej ilości, skąd się bierze, skąd czerpiesz inspiracje do poszczególnych pomysłów, do poszczególnych projektów, postaci? Ciężko powiedzieć po prostu. Znaczy, akurat w przypadku Parałuszków tam było dosyć jasno określone, że te latki mają być właśnie takie pluszowe maskotki. Moje pierwsze rysunki zupełnie były pluszowymi maskotkami, one były robione tak tylko, żeby się trochę wdrożyć w temat i rozrysować. Ale to generalnie oglądając po prostu maskotki, jak wyglądają maskotki. Próbuję sobie to wyobrazić trochę coś innego i trochę jako lalkę. Coś, co by funkcjonowało właśnie jako lalka i na planie. W przypadku Inzomni to akurat projekty nie są moje. One dostaliśmy je z Meksyku od
od twórców filmu. Ja musiałem je później rozrysować na rzuty, ale styl podobny do Insomni też w innych projektach, które musiałem sam wymyśleć do czegoś też. Ten mi się trafiał, także w sumie to ciężko powiedzieć, skąd się biorę. Tak ogólnie, no, z tego, z czego się w życiu tam zetknąłem. Kiedyś oglądałem bardzo dużo różnych kreskówek w dzieciństwie. Nie tylko polskich tych bolków i lolków, ale wszystkie zagraniczne. No takie coś, to tam w głowie zostaje. Dużo komiksów, dużo własnego rysowania. Całe moje, wszystkie moje lata szkolne to spędziłem na 90% czasu na bazgraniu po wszystkim, co się dało. Większość moich notatek to było 90% jakichś rysunków i bazgrołów, zamiast faktycznego zapisywania tego, co powinienem. Ale potem skończyłeś chemię. No tak, no, chemię skończyłem trochę z przypadku. Po prostu dla mnie była łatwa. Choć mi zawsze łatwiej przychodziła chemia i biologia, te przedmioty. Tak, trochę z unikania. Trochę unikania wojska, pójście na studia. Jakby chęć może dowiedzenia się czegoś więcej. Ale, jakby... ale będąc na chemii, nadal wszystkie moje notatki to były pomiędzy nimi, na końcach zeszytów, czy cokolwiek tam miałem ze sobą, zawsze były całe zarysowane różnościami. Pomysły takie same do siebie przychodzą. Jak jest konkretny projekt, konkretna rzecz, którą mam zaprojektować z konkretnymi wskazówkami, to też zazwyczaj są konkretne referencje do niej. Wtedy trzeba obejrzeć albo filmy, które ktoś proponuje, ktoś chciałby się wzorować, albo jakieś zdjęcia czy inne rysunki też. Teraz jak internet jest wszędzie i wszystko jest łatwo dostępne, to też nie ma problemu z szukaniem inspiracji. Właśnie teraz to trudno jest, trzeba uważać, żeby nie za bardzo nie skopiować kogoś, bo często mi się coś wydaje, że to jest mój fajny pomysł i okazuje, że to jest coś, co gdzieś kiedyś mogłem widzieć, czym się zainspirować. Może się okazać, że to już jest coś bardzo podobnego, gdzieś istnieje. Teraz jest bardziej ten problem. A który model pracy lubisz bardziej? Czy taki, kiedy dostajesz właśnie chociażby jak w przypadku Piotrusia i Wilka, gdzie dostaliście jakieś referencje, ale de facto sami projektowaliście lalki, czy też takie, gdzie masz już, tak jak przy Insomni, gdzie masz projekt lalki, całe już wyobrażenie i właściwie no, musisz tylko przełożyć to na język filmu lalkowego? To chyba jest trochę na zmianę. Mamy przy jednym zleceniu, dostajemy projekt, bardzo konkretny projekt z konkretnymi wskazówkami. Ktoś ma bardzo sprecyzowaną wizję tego, co by chciał i nie chce za bardzo iść na żadne ustępstwa i naszą własną improwizację, tylko to, co sobie wyobraził, to jak najbliżej tego chciałby, żeby się trzymać. To też jest dobre. Czasami to jest fajne. Po prostu mamy dokładne zadanie do odtworzenia. I takie poszukiwanie dokładnie tego, co ktoś sobie zażyczył, według wskazówek przysyłają nam wtedy, na przykład jak robimy rzeźbę i zrobimy jej zdjęcia, jak to jest praca najczęściej na odległość z kimś zagranicznym, więc robimy dokładne zdjęcia, na każdym etapie odsyłamy, oni nam przysyłają te zdjęcia z powrotem, z narysowanym, że na przykład brwi troszkę wyżej, oczy troszkę szerzej, tu trochę więcej, tu trochę tak. To też jest dobre, bo mamy bardzo konkretne wskazówki. Ale z drugiej strony, po takim zleceniu, fajnie jest dostać zlecenie, gdzie mamy więcej swobody. To po prostu odmiana. A i dla mnie najlepsza jest odmiana. Ja bardzo nie lubię robić rzeczy powtarzalnych w kółko tego samego. Jak to się zmienia w trakcie, też samo podejście do robienia lalek i to, że jest różnorodność projektów, to też jest dobrze. To, że ostatnio właśnie się zajmę bardziej tym 3D, to też jest, podejrzewam, tylko przejściowy okres odmiany od trochę odpoczynku od tego tradycyjnego rzeźbienia. Później prawdopodobnie się zmieni. Będę miał trochę dosyć tego, a zająć się tamtym. Poczekaj jeszcze trochę. Jeszcze trzeba zrobić lalki do Astry, więc jeszcze chwilę. Nie wiadomo, na jak długo mi się to spodoba. 19 lat trwało moje rzeźbienie w plastelinie. No właśnie, więc jeszcze trochę. Poczekajmy. W ogóle pojawiają się pytania takie, które wydaje mi się, że spróbujmy. Chociaż nie wiem, czy w chwilę jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, ponieważ ABC Arte, pozdrawiamy ABC Arte, zadało nam pytanie, czy
Jak można tworzyć takie lalki, jak były w studiu Semafor, jak miś Koralgor? Jak zrobić swojego misia Kolargola? To jest naprawdę, jak zrobić lalkę, to jest temat na... To jest temat rzeka, prawda? Tak, to jest temat rzeka, na całe szkolenie. Jak zrobić konkretną lalkę, to już trochę inaczej. Ja nie byłem przy robieniu misia Koralgola akurat, ale też on był robiony w czasach, kiedy ja byłem jeszcze dzieckiem. Jeździłem do pracowni Semafora, które były w Tuszynie i tam byłem na planie, ale nie wiem, czy byłem na planie Koralgola, byłem na planie Uszatka. Wiem, że one były w porównaniu z tymi dzisiejszymi lalkami, które robimy, to one były dosyć prosto strugane, głowy były strugane z drewna, ciała były chyba owijane z jakiejś gąbki lub z materiału. W środku była konstrukcja podobna do tych, które robimy teraz, tylko dużo bardziej taka, dużo prostsza i zaawansowana. Takie masywne chyba były wtedy te konstrukcje. A były dosyć grube, przeguby w tych konstrukcjach też były dosyć takie toporne. Czyli generalnie jest to jedna z metod. No, po prostu głowy rzeźbione w drewnie, cóż tak naprawdę bardzo klasyczną metodą. Wszystko oklejane materiałem. Ciała modelowane z gąbki, obszywane materiałem, zakładany kostium, a w środku taka dosyć prosta konstrukcja przegubowa. W tej chwili, czy tej obecnie, to tak jak cały czas teraz mówimy, to jest właśnie rzeźbienie, albo rzeźbienie z 3D i drukowanie, albo rzeźbienie klasyczne z plasteliny. Później formowanie tego, w zależności od tego, z jakiego materiału chcemy mieć lalkę, to trzeba ten materiał dobrać na formę. Później odlew z elastycznego jakiegoś tworzywa. Najczęściej silikon, czasem lateks. Konstrukcje mamy też trochę bardziej zaawansowane w tej chwili niż kiedyś były. Głowy znowu, to jest długi temat, pokrótce. To prawda. Jakby... Odlewanie z silikonu, głowy mechaniczne, głowy sztywne z wymiennymi fazami. To są szalone tematy i co więcej, wszystkich chętnych, którzy będą chcieli się jeszcze więcej o tym dowiedzieć w kolejnych odcinkach naszego cyklu, również będziemy mówić o poszczególnych etapach robienia lalki, więc... Kolega będzie mówił właśnie a propos głów, to chyba cały webinar o mimice i o głowach, tam można się sporo dowiedzieć. Nie wiem, czy jest jakiś... któryś z webinarów tak ogólnie o robieniu lalki, ale podejrzewam, że to jest za długi temat na jeden webinar. Tylko. Też mi się tak wydaje. Całe szkolenia wieloodcinkowe. Tak. To zależy od projektu, od tego, jaką lalkę chcemy zrobić, do jakiego filmu, jakie mamy wytyczne i wymagania od lalki. Zawsze. Można rzeczy różne. Pojawiają się również pytania, które nie do końca są związane z tworzeniem i z projektowaniem lalek animacyjnych, ale natomiast filmów rysunkowych, jak również programów do rysowania, czy tego, czy możesz udzielić rady rysownikom, którzy tworzą filmy rysunkowe? Projektuj się dużo więcej. Nigdy nie tworzyłem filmów rysunkowych. Wiem, to tyle, że jest to... Bardzo żmudna praca, każdą klatkę trzeba narysować. Też widziałem, też właśnie dzięki bywaniu na planach i w Semaforze, widziałem, jak robili niektóre filmy rysunkowe, jak to robiło się je dawniej, obecnie się używa komputerów, więc to jest trochę prostsze i znacznie przyspiesza pracę. Programy do robienia animacji rysunkowej, to nie czuję się kompetentny udzielać takich wskazów, bo ja sam tego nie robię. Programy, w których ja używam do rysowania, to jest Photoshop, Corel Painter, cały pakiet Corel Draw. W sumie to tyle. To, co mi jest potrzebne do robienia projektów, a do robienia filmów rysunkowych, animowanych. Wiem, że w Blenderze można robić film animowany 2D też. Tak. To, że jest to funkcja, której obecnie, z której nie korzystam jeszcze, póki co. Na razie bawię się bardziej... Tak, na razie używam Blendera głównie. Blendera i ZBrusha w zasadzie po prostu do robienia rzeźb. Nie robię animacji. Może za 20 lat spotkamy się i będziesz twórcą animacji, znaczy będziesz projektował postacie 2D. Nic nie wiemy, na tym możliwe. Wolałbym trochę szybciej za 20 lat, to już tak może być rozczęśliwa ta animacja. Nie no, miejmy nadzieję, że będziemy nadal piękni i młodzi, a wszystko będzie cudownie za te 20 lat, tak przyjmijmy. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że tak,
że tak będzie. W ogóle z naszej rozmowy, która miała trwać 15 minut, to zrobiło się pół godziny, więc jeżeli ktoś jeszcze ma pytanie, to ostatnie pytanie tutaj przyjmiemy i w ogóle bardzo, bardzo chętnie. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak pracujecie z różnymi reżyserami, bo masz pewnie takich reżyserów, którzy chętnie jakby przystają na różnego rodzaju wskazówki i jestem ciekawa, jak oni chociażby patrzą, szczerze mówiąc głównie mówię pewnie o filmach krótkometrażowych, gdzie jednak ta współpraca z reżyserem jest chyba taka najbliższa, prawda, przy realizacji, przy serialach. A jak na przykład takich reżyserów właśnie, którzy mają swoją wizję i koniec, musisz całą jakby, musisz lalkę dokładnie zrealizować, tak jak dany reżyser, dany twórca, dany autor projektów chce, tak? I nie ma w ogóle możliwości o tym, że możesz włożyć jakiś swoją własną inwencję, chociaż uważasz, że na przykład jest jakiś pomysł, który można by było wykorzystać. Która praca jest, jak to wygląda w Twoim wypadku? No to tak jak poprzednio wiem, w tamtym pytaniu, chodzi o różnorodność po projekcie. Dobrze się pracuje, ja wiem, dobrze się pracuje z reżyserami, którzy wiedzą, czego chcą, nawet jeśli nie mają, są gotowi na, otwarci na różnego rodzaju sugestie i pytają się nas. Nie zdarza się to często, żeby się nas reżyser pytał, jak ta postać powinna wyglądać, czy jakie tu zmiany wprowadzić. To jest dosyć rzadkie. Zazwyczaj jednak mają swoją wizję, ale są otwarci na nasze sugestie bardziej, bo zdają sobie sprawę. Głównie decyduje też o tym jakby kwestie budżetowe niestety. Tak to wygląda, że jeśli coś się okazuje, że większość rzeczy da się zrobić, ale jeśli coś się okazuje, że na przykład wydłuży produkcja albo podniesie koszty, no to wtedy są bardziej skłonni do pójścia na kompromisy i wprowadzanie zmian. Trafiają się tacy, którzy bardzo niechętnie idą na te kompromisy i zmiany, nawet jeśli właśnie tłumaczymy, że może było lepsze, albo trochę obniżyło koszty lub przyspieszyło pracę, to też raczej starają się wymóc na nas, tam nakłonić nas, żebyśmy trzymali się jak najbardziej tej wizji, którą oni mają. I to też jest dobre. No. Ważne, żeby przede wszystkim reżyser, który jest odpowiedzialny za cały film, wiedział, czego chce i co my mamy zrobić, co mamy mu dostarczyć. Obie opcje są w sumie okej. Gorzej, jak gdyby się trafiło, że ktoś na przykład się bardzo upiera przy czymś, co kłóci się trochę jakby tutaj właśnie z tymi założeniami tak, budżetowymi, bo tak jak mówię, mając nieograniczony budżet, to tak naprawdę nie ma zbyt wielu ograniczeń. Wszystko dałoby się zrobić, mając odpowiednio dużo czasu jeszcze przy okazji, ale takich warunków raczej nigdy nie mamy. Może gdzieś, może Lajka może sobie pozwolić na takie rzeczy, dlatego ich filmy tyle kosztują i są tak rozmuchane, ale w naszych warunkach to póki co nie wchodzi w grę. Więc ostatnio pracowaliśmy właśnie przy filmie niedawno z reżyserką, która bardzo była taka, właściwie wszystko, co zaproponowaliśmy, jej pasowało, chociaż miała konkretną wizję, miała konkretne projekty, wiedziała dobrze, czego chce, ale też głównie z wymogów budżetowych musieli wprowadzić pewne zmiany w lalkach i nie było z tym żadnego problemu. Zdawała sobie sprawę, że musi to być tak, a nie inaczej. A czy zdarza ci się, jak na przykład uda wam się postawić na swoim, tak? Znaczy jakby przepchnąć jakiś pomysł, który ma zostać zrealizowany i reżyser, myślę, że na pewno się to zdarza. I reżyser potem mówi, tak, właściwie to jest to, o co mi chodziło. Jakby ten początkowe moje założenie było o wiele gorsze od tego, co zobaczyłem później, już jako gotową lalkę. W sumie nie przypominam sobie. Może się to zdarza, ale niezwykle rzadko. Czasem się zdarza w jakichś szczegółach, jakichś nie tyle ogólnie w całości lalki, żebyśmy aż tak ingerować, w tym też aż tak
aż tak nie upieramy się, nie wywieramy nacisku. Generalnie my staramy się dopasować do wymogów reżysera, do wymogów tego, co dostajemy, bo my dopasujemy się do klienta, a nie oczekujemy, że on się dopasuje do nas, chyba że sam nam zasugeruje, żebyśmy coś mu zaproponowali. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy faktycznie przyznają nam rację, ale to są jakieś drobiazgi, jakieś rozwiązania, dobór innego materiału, czy jakieś dosłownie szczegóły. Jakieś małe rzeczy. Nie chcę w tej chwili podać przykład, ale nigdy nie próbowaliśmy wymóc jakiejś naszej wizji tak za wszelką cenę. Mhm. Że musi być tak, a nie inaczej. Czasem jak się z kimś nie zgadzam, coś mi się nie podoba, to zazwyczaj trzymam to dla siebie. Zresztą nie robimy, no bo nie robię swojego filmu, to nie robię. Okay. Jak robię lalki dla siebie, do własnego filmu, no to wtedy ja o tym decyduję. Tutaj nie ja decyduję, to jest jakby wykonywanie trochę cudzej wizji i my musimy się dopasować. Możemy coś zasugerować. Możemy zasugerować coś kilka razy na przykład, ale jak ktoś ewidentnie... Jak ktoś nie chce, no to nie. To wtedy musi być tak, jak sobie zażyczył. To prawda. Ostatnie pytanie, które nam się pojawia, wydaje mi się, że również jest pytaniem bardzo złożonym, ale ile przeciętnie trwa budowa jednej lalki? To też zależy, ale takiej dosyć prostej lalki, zawsze sobie liczyliśmy, że około miesiąca czasu, chociaż to zazwyczaj się trochę wydłuża, średnio od miesiąca do 2 miesięcy takiej przeciętnej lalki, od zera do skończonej lalki. Od projektu, tak? Tak, od projektu. To odkąd jak dostałem projekt. Samo jeśli nie ma projektu, tylko jest właśnie jakiś opis scenariuszu, no to jeszcze samo wykonanie projektu trochę trwa, ale to już nie ma reguły, jak długo trwa. To zależy od tego, jak szybko się wizje złożą. Wizja reżysera, tego twórcy, który się zgłasza z filmem, z wizją projektanta. Tak szybko trafimy na siebie, tak szybko powstaje projekt. Ale sama lalka już od etapu projektu, mając projekt, do etapu skończonej lalki między miesiąc a dwa, tak dla przeciętnej lalki. Bardziej skomplikowane mogą, jakieś duże lalki mogą trwać szybciej. Prostsze lalki, myślę, że w miesiąc, czy nawet czasem szybciej da się zrobić. Wszystko zależy od poziomu skomplikowania lalki. Jakby widzę tutaj również odpowiedzi, że przez miesiąc? Wow, jeszcze nie wiem, czy to znaczy, że to bardzo krótko, czy bardzo długo, ale powiedziałam, że długo. To zależy, to znaczy rzadko. W sumie jak są małe projekty, to tak jest, że jedna osoba, czy tam nawet czasem w kilka osób robimy jedną lalkę, ale jak jest projekt z większą ilością postaci, to też rzadko kiedy pracujemy tylko nad jedną lalką naraz. To wtedy robimy, nawet jedna osoba robi, przygotowuje sobie przynajmniej elementy, i te prace się nakładają na siebie. Że to nigdy nie jest tak, że jak mamy jedna lalka w miesiąc, to na przykład 3 lalki w 3 miesiące, bo to się w którymś tam momencie nachodzi. Więc to jest... Poza tym też zależy od tego, ile osób wtedy robi te lalki. Ten czas się zmienia, to jest wszystko dosyć płynne. Ja myślę, że to jest ulubione zdanie wszystkich. To zależy. To zależy i od projektu. No niestety, to jest mało konkretne. Na przykładzie... Gdybym miał konkretny przykład, bardzo konkretny projekt i wiedział dokładnie, jak to ma być, mógłbym podać bardziej dokładne informacje, ale tak mówimy ogólnie o lalkach, które są bardzo zróżnicowane i filmy, do których one są robione, też są bardzo różne, więc nie ma jednej receptury. To prawda. I zostawmy z tym, to zależy naszych widzów. Chciałabym również powiedzieć, że będziecie mieli możliwość w październiku porozmawiać z Piotrkiem, a właściwie również wysłuchać jego wykładu w trakcie Animarktu. Jak również, jeżeli macie lalki bądź projekty lalek, które chcielibyście skonsultować, to będziecie mogli się zgłosić na taką specjalną sesję Ask the Expert, również w trakcie Animarktu w październiku. Mamy ciągle nadzieję, że wszystko odbędzie się offline i będziemy mogli się spotkać zaopatrzeni w maseczki w Łodzi od 6 do 10 października, ale oczywiście nic nie wiemy, a dzisiejsze dane nie wróżą nam radosnej najbliższej przyszłości, więc
zobaczymy, jak to będzie, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Piotrku, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nie chcę nic mówić, ale mieliśmy naprawdę rozmawiać 15 minut, bo 10-15 rozmawiamy 40 minut. No, więc udało się nam. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z dzisiejszego spotkania. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek na spotkanie z Anią Szcześniak, która opowie o tym, jak tworzyć kostiumy do lalek. I to też będzie niesamowite spotkanie, gdzie opowiemy również o malutkich ubrankach i webinar będzie o godzinie 18.30, a o 19.30 spotkamy się znowu na krótką rozmowę w założeniu 15-minutową, trwającą zdecydowanie dłużej z Anią. Na dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i za wszystkie pytania. I do zobaczenia wkrótce w takim razie. Do dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc.